Panie Marcinie, w pańskie ręce. Tak. Drodzy Państwo, ostatnio przeprowadziliśmy ankietę prowadzoną przez Comparic.pl, ale była ona również na wszystkich dużych grupach tradingowych. I tam traderzy, czyli wy, my, wypowiadaliśmy się na temat regulacji ESMA i to, co one zmieniły w naszym tradingu. Ankieta była ułożona przez Izbę Domów Maklerskich i teraz pan Marek Wołos omówi wyniki tejże ankiety. Drodzy Państwo, kilka slajdów w zasadzie dotyczących najbardziej istotnych kwestii tej ankiety. Szczegóły, całość ankiety mogą Państwo przeanalizować na stronie Izby Domów Maklerskich. Myśmy się skupili na kilku istotnych rzeczach związanych właśnie z bezpieczeństwem. Pierwszy punkt. Jak wiemy, interwencja produktowa miała na celu zapewnić bezpieczeństwo, pewnie też poprawić wyniki. Wśród przebadanej puli inwestorów, aktywnych inwestorów, inwestorów takich powiedzmy doświadczonych i inwestorów, którzy na stałe cały czas są uczestnikami tego rynku, aż, uwaga, 6% inwestorów stwierdziło, że wyniki poprawiły się na skutek wprowadzonej interwencji produktowej. 6% to jest taki, powiedzmy sobie uczciwie, jakiś poziom no, słaby, niezadowalający. Dla znacznej części tych inwestorów działania ESMY nic nie spowodowały, tak? Nie poprawiły wyników, a wręcz może pogorszyły. Wyniki nie zmieniły się. Część inwestorów też przestało inwestować na tym rynku, na tych instrumentach finansowych, ponieważ on przestał być w jakiś sposób mało atrakcyjny. To jest pierwsza ważna teza z tego badania. Druga, myślę, że jeszcze ważniejsza, co spowodowała ESMA. Niestety to, co środowisko, co inwestorzy, co Państwo też podnosiliście, że wprowadzenie interwencji spowoduje, że inwestorzy uciekną poza jurysdykcję europejską bądź przekwalifikują się na klienta profesjonalnego. Zobaczcie, wśród naszych badań okazało się, że 50% uczestników rynku, tak, aktywnych uczestników, doświadczonych inwestorów zdecydowało się przenieść swój rachunek do brokera spoza Unii Europejskiej. Przynajmniej widzieliśmy kilka bardzo aktywnych kampanii właśnie wśród firm inwestycyjnych spoza Unii Europejskiej, które zachęcały, a czasami też na siłę przyciągały inwestorów do tego, żeby przenieśli swój rachunek poza Unię Europejską. Za chwilę będzie o tym dyskusja, jakie są związane z tym konsekwencje, ale jakby ta teza, którą my i inne tak naprawdę podmioty tego rynku podnosiły, w jaki sposób się zmaterializowała. 45% ankietowanych przeniosło się z Polski do innych jurysdykcji. Dlaczego? W niektórych innych jurysdykcjach prawnych łatwiej jest uzyskać status klienta profesjonalnego. W Polsce zostało to obwarowane szeregiem no, trudnych czasami do przeskoczenia takich wymogów, wymagań. Wkrótce możliwe, że niektóre z nich się zmienią. Pracujemy nad tym, ale niestety znowu 45% tych polskich inwestorów postanowiło z powodu działań ESMY, z powodu innych też działań przenieść się do brokerów spoza Polski. To też jest znaczna taka populacja. 5% inwestorów ankietowanych, tych, którzy odpowiedzieli, pozostało. Ostatnia ważna teza z tego badania. Jak wprowadzone przez europejskiego nadzorcy zmiany są postrzegane? Które z nich są ważne, które z nich są mniej istotne? Dwie ważne odpowiedzi, tak? Wszyscy, większość inwestorów mówi, że odpowiedziało nam, że wprowadzenie zabezpieczenia przed ujemnym saldem, czyli przed powstawaniem debetów, uważa za dobrą zmianę, za dobre rozwiązanie regulacyjne. I to jest klucz odpowiedzi, tak? 370 na prawie 5 500 inwestorów tak dobrze to postrzega. Nie ukrywam, że to jest dobra zmiana i dobrze postrzegana i przez różne środowiska inwestorów, natomiast jest to zmiana, która była wprowadzona troszeczkę wstecznie, bo już wcześniej domy maklerskie, firmy inwestycyjne polskie zdecydowały się na to, żeby w ramach jakiejś takiej samoregulacji, w ramach dobrej współpracy z klientami i tak gwarantować im, że te rachunki nie będą wchodziły w debet. Drugą dużą taką pulą odpowiedzi, z czego są zadowoleni inwestorzy, to to, że wprowadzono ujednolicone ostrzeżenie, wystandaryzowane ostrzeżenie o ryzyku, co jest bardzo ważne, bo w tym momencie produkty CFD są jedynym prawnie zdefiniowanym instrumentem finansowym, który posiada wystandaryzowane ostrzeżenie o ryzyku. I w ten sposób też ten produkt jest i wyróżniony, powiedziałbym, a z drugiej strony w jakimś stopniu dyskryminowany. Za chwilę też będziemy o tym dyskutowali. To są najważniejsze tezy, najważniejsze wnioski z tego badania. Zachęcam do zapoznania się na stronie Izby Domów Maklerskich. Mamy całość badania. W mediach też ukazała się na ten temat dość obszerna informacja. I to jest pierwsze tego rodzaju badanie po 8 miesiącach obowiązywania interwencji produktowej ESMA. Badanie, które analizuje właśnie, jak inwestorzy postrzegają tą interwencję i co się z nimi wydarzyło. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie wyników ankiety. A teraz tak naprawdę zapytam panią Martę o to, kim są uczestnicy tej ankiety i kim są tak naprawdę uczestnicy rynku Forex i wasi klienci domów maklerskich, które zajmują się głównie CFD. Okay, dziękuję bardzo, Marcin, za to pytanie. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie do panelu. Jestem takim trochę niestandardowym uczestnikiem tego panelu, nie tylko dlatego, że jestem jedyną kobietą, ale też dlatego, że jestem w branży Forex niecały rok, więc też mam nadzieję, że do tej dyskusji wniosę trochę takiego świeżego spojrzenia marketera, tutaj w odniesieniu do ankiety też socjologa. Ja się zajmuję w domu maklerskim TMS Brokers komunikacją z klientami. Odpowiadam za marketing, częściowo też za sprzedaż, pozyskiwanie nowych klientów i aktywizację obecnych. I z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o to, kto inwestuje na Forex, najpierw powiem troszkę o naszym kliencie, a potem odniosę się do wyników tutaj ankiety. Nasz klient, jeśli miałabym przedstawić taki standardowy profil klienta, to jest mężczyzna, nad czym ubolewam i nad czym jeszcze będę, z czym tutaj cały czas nad czym pracuję, żeby też trafić szerzej do kobiet, które niestety mają troszkę większą awersję do ryzyka. Mężczyzna w dużej mierze z większych miast, wyedukowany, wykształcony. Widzimy, że wielu naszych klientów to są osoby, które zajmują kierownicze stanowiska, pracują w wolnych zawodach, prawnicy, lekarze, osoby, które mają własne działalności gospodarcze, prowadzą własne firmy. Osoby, które często po angielsku to się nazywa tak fajnie tech savvy, czyli takie, które mają taką też smykałkę do technologii, bo też Forex to w dużej mierze fintech i ten mobilny trading tutaj odgrywa dużą rolę. Osoby świadome, jeśli chodzi o edukację, poziom świadomości takiej ekonomicznej, finansowej, to nie są osoby, które się stykają z branżą finansową po raz pierwszy, co też potwierdziła ankieta, bo tam 66% badanych na rynku inwestuje już ponad 2 lata i to też oczywiście widać u naszych klientów. Czyli powiedziałabym, że nasz klient to jest taki klient świadomy, klient aspirujący. Myślę, chciałabym też podkreślić tutaj, że osoba, zanim zostanie klientem u nas, najczęściej przechodzi dość długą ścieżkę. Ten onboarding, bo samo założenie rachunku maklerskiego to jest może tam 10 minut online to można zrobić, ale tak naprawdę widzimy, że wielu klientów przechodzi przez taką ścieżkę, że najpierw są zainteresowani jakimś materiałem edukacyjnym, bo większość naszej komunikacji to jest edukacja. Jest to na przykład jakiś e-book o tym, jak inwestować na danym instrumencie albo po prostu jak zacząć inwestować, jak stawiać swoje już pierwsze kroki na rynku Forex i w ogóle CFD i czym on się różni od pozostałych rynków. Potem zwykle pogłębienie tej świadomości jest na etapie szkoleń i tutaj też szkolimy online głównie i też widzimy, że wielu naszych klientów potem te materiały szkoleniowe jeszcze odsłuchuje sobie na wideo, więc jak gdyby tą edukację pogłębiają. Potem jest kolejny krok, czyli to jest też bardzo wielu naszych klientów przechodzi też przez konta demo, czyli uczą się inwestować na wirtualnych pieniądzach i to jest też ważne, żeby to podkreślić, że oni tą świadomość tego ryzyka budują, jakieś tam emocje, oni się już uczą ich na koncie demo i potem zwykle otwierają rachunek. To jest oczywiście taka ścieżka jakaś tam standardowa i też jest wielu klientów, którzy przechodzą bezpośrednio, bo przechodzą z jednego domu maklerskiego do drugiego. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony, jeśli się zastanawiamy nad tym, jakimi kwotami dysponują ci klienci, to też, co potwierdziła ankieta, tutaj gro klientów to jest jakieś też 66, czy tylko 3/4 klientów to są osoby, które tutaj w ankiecie respondentów, które inwestują do 10 000 złotych. Jeśli chodzi o to, dlaczego ludzie inwestują na Forexie, no to tutaj na pewno ta dźwignia, która będzie tematem jeden naszej rozmowy, odgrywa wielką rolę, ale też tego bym nie, może powiem tak kolokwialnie, nie demonizowała, bo rzeczywiście jeśli zadajemy pytanie, to taki optymalny poziom dźwigni dla większości znowu respondentów, nawet dla 3/4, to jest 100 do 1. Dlaczego mówię 3/4? Bo jest też i pewien odsetek opinii inne, gdzie inwestorzy wskazują nawet na większą dźwignię, nawet 200 do 1 i to uzasadniają, dlaczego mają takie, to jest dla nich dźwignia optymalna, ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na to, czy inwestorzy tą dźwignię maksymalną wykorzystują, to też to widać w odpowiedziach, że tylko niewiele ponad połowa wykorzystuje tą maksymalną dźwignię. Także dźwignia to jest jedno, czyli ten niski próg wejścia, bo nie można zacząć inwestować z jakimiś tam mniejszymi kwotami, a nawet wirtualne pieniądze, żeby się nauczyć. Kolejne powody to jest też ta płynność rynku, jego dostępność, 24/7, 5 dni w tygodniu i ta dostępność, też tutaj tego nie było widać w odpowiedziach, ale myślę, że dla wielu inwestorów ta dostępność to oznacza to, że oni mają po prostu to swoje narzędzie do tradingu w kieszeni, są na bieżąco z rynkiem, patrzą, kiedy jest okazja i po prostu dokonują transakcji na bieżąco. To jest ogromny atut. Dostępność też instrumentów, bo szeroka oferta, bo mogą inwestować począwszy od takich tematów, które też dla takiego początkującego inwestora są ważne, czyli od kawy przez ropę, a po jakieś takie bardziej skomplikowane instrumenty. Dobrze, dziękuję bardzo za przedstawienie profilu inwestora. Mówiła Pani o dźwigni i tak naprawdę interwencja i całe te regulacje ESMY kojarzą nam się właśnie z tym, że została obniżona ta dźwignia. I tutaj poprosiłbym Pana Kamila Maliszewskiego o to, żeby powiedział, jak tak naprawdę te regulacje przełożyły się na wyniki inwestorów. Krótko rzecz ujmując, one się nie przełożyły na wyniki inwestorów. I to tak naprawdę wynotowałem sobie z prezentacji Marka, że 47% odpowiadających tam traderów stwierdziło, że nie miały wpływu na ich wynik. I myślę, że to jest rzecz dość oczywista, że tak musiało być. Mnie natomiast zastanawia to 36%, które wskazało, że ich wyniki się pogorszyły. I myślę, że to moglibyśmy połączyć z kwestią wychodzenia inwestorów do innych jurysdykcji, bo jednak po pierwsze poszukiwali tam dźwigni zdecydowanie wyższych, takich, których mogli wcześniej nie używać, bo przejście z 1 do 100 na 1 do 500 u jakiegoś australijskiego brokera no, może poważnie wpłynąć na pogorszenie wyników inwestycyjnych, szczególnie na samym początku. No a po drugie oczywiście jesteśmy albo właśnie gdzieś tam w bardzo odległych jurysdykcjach, albo w jurysdykcjach, gdzie ten nadzór nad brokerami jest gorszy. Niekoniecznie ich jakość oferty musi być zadowalająca i to także może wpływać na to pogarszanie się wyników wśród inwestorów. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którym mogło się teoretycznie poprawić, no to ten odsetek był bardzo niski. 6% osób wskazało w ogóle na taką możliwość, że to ze względu na zmiany ESMY. Natomiast myślę, że nie możemy uciec od tego, że ogólnie rzecz biorąc wyniki inwestorów zaczęły się poprawiać. To pokazują dane praktycznie wszystkich domów maklerskich, do których oczywiście publikowania jesteśmy zobligowani, które umieszczamy w naszym wystandaryzowanym ostrzeżeniu. I tutaj odpowiedź jest prosta. To nie poprawiło się dzięki ESMA, tylko to poprawiło się dzięki temu, że rynek wyglądał bardziej korzystnie dla inwestorów, jeżeli się popatrzy na to, bo wielu brokerów oferuje takie narzędzie, my także, na taki market sentiment, no to wiadomo, że bardzo wiele osób było zaangażowanych mocno w pozycje krótkie na indeksach, szczególnie amerykańskich, no i ta korekta, która tam miała miejsce i w ogóle ta zmienność, tak jak ona teraz wygląda, wpływa, że łatwiej jest się traderom po tym rynku poruszać. Tak samo euro-dolar, najpopularniejszy instrument, zdecydowanie korzystnie wygląda już od wielu tygodni. Mamy dość ciasny ręcz, łatwo tam jest się poruszać, ta zmienność jest chaotyczna, ale stosunkowo niewielka, więc szczególnie ci, którzy szukają właśnie jakichś takich day traderskich strategii, radzą sobie na tym rynku całkiem dobrze. Także sprzyja rynek, a ESMA nie miała większego wpływu na to, czy zarabiamy, czy tracimy, może ograniczyła aktywność części inwestorów, no i ci mogli potencjalnie mniej obecnie zarobić albo mniej stracić, no a 11% całkiem zrezygnowało z tego rynku właśnie ze względu na tą dźwignię i też obawiając się wyjścia za granicę i to mogła być też rozsądna decyzja, jeżeli ktoś nie mógł swoich kapitałów forexowych zwiększyć. Dziękuję bardzo. Wspomniał Pan o tym, że część osób zrezygnowała z inwestowania na rynku Forex przez zmniejszenie dźwigni, ale widzimy też duży odsetek osób, które przenoszą swój rachunek do brokerów spoza Unii Europejskiej, gdzie ta dźwignia jest wyższa. I tutaj poprosiłbym Pana Adama Narczewskiego o to, żeby postarał opisać się profil takiego inwestora, który niejako przez tą interwencję i regulację ESMA no jest trochę zmuszony do tego, żeby przenosić swój rachunek poza Unię Europejską. Tak, ten wpływ ESMA na wyniki brokerów australijskich i innych spoza Unii Europejskiej no jest zdecydowany, a klienci, którzy się przenoszą, to tak naprawdę ci, na których nam, domu maklerskim, najbardziej zależy, czyli klienci aktywni. Klienci, którzy posiadają większy kapitał, raczej zostają u polskich brokerów, regulowanych przez polski KNF. Chodzi im bardziej o bezpieczeństwo środków, o ewentualne rozstrzyganie sporów poza jurysdykcją polską. Klienci, którzy inwestują sporadycznie, również raczej z nami zostają. Natomiast ci klienci aktywni, ci, którzy posiadają troszkę mniejszy kapitał, ale od czasu do czasu wykorzystują tą maksymalną dźwignię, to dla nich no jest to ten kluczowy argument. Jest to też dla nas problem, dla domów maklerskich, gdyż no, trudno nam konkurować z podmiotami spoza Unii Europejskiej, jeżeli ten główny element, jakim jest dźwignia finansowa, jest poza naszym jakby zasięgiem, nie możemy tego zaoferować. Ale też nie ma się co dziwić. Jeżeli są klienci aktywni, którzy od wielu, wielu lat inwestują, spekulują na tym rynku, korzystając z maksymalnych lewarów, to będą chcieli cały czas to utrzymać. To nie jest tak, jak kiedyś wspominałem, że dobry tenisista będzie dobrym ping-pongistą, tylko wyłącznie dlatego, że w obydwu sportach uderza się paletką, tak? Piłkę. Więc zmiana dźwigni na pewno ma ogromny wpływ na wyniki. I co są ci inwestorzy, ci aktywni, którzy inwestują tak naprawdę day tradingowo albo nawet w ciągu tygodnia, im ta dźwignia jest potrzebna. I to jest ta grupa tych klientów. Zresztą też tutaj na konferencji miałem możliwość spotkać się z wieloma uczestnikami i nawet z rozmów wynika, u których brokerów ci klienci posiadają konta. I to następuje i niestety tutaj my nie możemy za dużo zrobić. Możemy konkurować oczywiście edukacją, możemy konkurować jakością egzekucji, obsługą klienta i staramy się to podnosić za każdym razem. Natomiast jeżeli jest aktywny inwestor, któremu zależy na tej dźwigni finansowej, a dodatkowo nie może utrzymać u nas statusu klienta profesjonalnego, bo to też jest to, co wyszło w ankiecie, to część klientów się wyniosła poza jurysdykcję Unii Europejskiej, natomiast część pozostała. jednak uzyskała status klienta profesjonalnego u brokera pod jurysdykcją na przykład brytyjską, co dochodziło do pewnego absurdu. No właśnie, dlaczego nie pod jurysdykcją polską w takim razie? To niestety wynika z rozporządzenia ministra finansów, w którym ustalono jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby zostać klientem profesjonalnym, czyli ten warunek obrotowy. Jedną kluczową wartość tam wpisano, 50 000 euro. I KNF uznał, że chodzi o depozyt zabezpieczający pod transakcję, czyli klient, aby zostać zaklasyfikowany jako klient profesjonalny, musiał zrobić 10 takich transakcji przez 4 kwartały z rzędu o wartości ponad 200 000 złotych, no co przez wielu jest niewykonalne. Natomiast w innych krajach, jurysdykcjach Unii Europejskiej przyjęto i słusznie założenie MIFID-owskie, gdzie w MIFID jest wyraźnie napisane, że chodzi o significant size, czyli transakcję o znacznej wartości i uznano, że chodzi o nominał transakcji, a nie o wartość depozytu. To rozporządzenie, jest projekt zmiany tego rozporządzenia, już te zmiany nastąpią, natomiast był bardzo długi okres czasu, przez który klienci mogli uzyskać status klienta profesjonalnego u brokera brytyjskiego, cypryjskiego i tak dalej, natomiast w Polsce nie. No i dochodziło do kuriozalnych sytuacji. Czyli rozumiem, że jest szansa, że rzeczywiście status klienta profesjonalnego w Polsce będzie łatwiej uzyskać, tak? W najbliższym czasie tak, natomiast to, co już straciliśmy, można powiedzieć, to tego nie odzyskamy. No właśnie, straciliśmy my jako rynek, ale teraz pytanie, czy klienci, którzy przeszli poza Unię Europejską, też nie stracili. Tutaj chciałbym zapytać pana Michała Masłowskiego ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, gdzie zajmujecie się różnymi sprawami, pomagacie inwestorom na rynku akcyjnym, ale również na rynku OTC. Czy w ogóle jest szansa dla klienta, który ma rachunek u brokera spoza Unii Europejskiej o to, żeby cokolwiek wywalczyć? Tak, tutaj są kilka aspektów. Oczywiście jak jest ktoś u brokera gdzieś za morzem, tak, ma otwarte w tej Australii, nie wiem, muszę się zainteresować, czy w Australii jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, to tam można wtedy wówczas próbować się zwracać o jakąś pomoc. No to oczywiście ścieżka jest dramatycznie utrudniona, tak? My tutaj zdecydowanie stoimy na stanowisku, że mimo tego, że to nie jest idealne, no to fajnie jest, drogi inwestorze, jakbyś inwestował w Polsce, bo gdyby odpukać coś, no to przynajmniej procedura jest znana, tak? Że to przynajmniej wiadomo, że jest w Polsce KNF, który nadzoruje domy maklerskie, jest sądy, który można pojechać co najwyżej do innej miejscowości, a nie gdzieś za morze do jakiegoś sądu. No takie rzeczy decydują, choć tutaj na głos trzeba powiedzieć, żeby nie było tak, że inwestorzy wpadną w taką ułudę, okej, handluję u polskiego brokera, jestem tam pozabezpieczany, wszystko i tak dalej, że to już jest idealnie, jestem super chroniony. No to niestety mamy przykłady już tego, jak te niektóre procedury, czy to na rynku Forex, no my jesteśmy głównie giełdowi, zajmujemy się giełdą i tam powiedzmy bronieniem inwestorów przed nieuczciwymi spółkami giełdowymi, które różne rzeczy robią, jak to i polskie sądownictwo, i KNF działa. Mamy taki dowcip w stowarzyszeniu, że KNF działa w trybie T+5 lat. Także mam takie hobby, przeglądam sobie komunikaty KNF-u, na kogo nałożyli karę, no i patrzę, kara 200 000 złotych, na jakąś spółkę. Myślę, co to za spółka, co to w ogóle jest? To nie notowane jest. A, faktycznie, było notowane 7 lat temu, dawno zbankrutowało, inwestorzy zapomnieli, że mają tam rachunek, to jest jakby jeden problem. A drugi, że strasznie, te procedury są gigantyczne, tak? Jak to trwa i tak dalej. No, patrzcie Państwo, sprawa GetBacku, która cały czas jest w KNF-ie. To zaraz będziemy o niej zapominać, już historycznie mówić, tak? A co tam się dzieje. Ale tak? Jest szansa, że za 5 lat będzie jakieś rozwiązanie. No tak, jest, dobrze, to jest jakby KNF. Jest jeszcze drugi, o wiele cięższy kaliber tutaj problemów, czyli polskie sądownictwo. No nie jest tajemnicą, a to jest chyba strategia rynku kapitałowego w tym projekcie zapisane, że ma być jakaś komórka, jakiś sąd wyspecjalizowany w sprawach giełdowych, no ale w chwili obecnej to jest tak, że rano pani sądzina sądzi kogoś, że ktoś komuś ukradł samochód albo kurę, tak już tutaj nie przesadzając, a po południu kogoś sądzi o przestępstwo na manipulacji na kontraktach terminowych. Tak, ona w ogóle nie rozumie, co to jest kontrakt terminowy. Tutaj w kuluarach się dzieliłem, to z Państwem też się podzielę, bo to jest fajny dowcip. Kiedyś w jakiejś sprawie giełdowej byliśmy powołani jako eksperci w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, no i ta sędzina rok przed emeryturą tak patrzy i tak, o wiecie co panowie, wy się znacie. Dobra, to powiedzcie mi tak prostymi słowami, co to są te prawa poboru. Nie? To tak, No i tak, no, tak to jest. Chociażbyśmy nie wpadli w ołudę, że skoro mamy polskie sądownictwo, polskie KNF, wszystko już jest idealnie, tak? To jest jakby z jednej strony, aczkolwiek mając na ręce to, a na drugiej ręce nie mając nic, no to my się opowiadamy za tym, żeby mieć na ręce na cokolwiek, jakąś procedurę, tak, żeby to móc sobie to robić. Ja wiem, to nie jest mój pomysł, to jest pomysł Maćka Samcika, tutaj nagrodzonego wczoraj nagrodą, ale on, wiem, to chyba to ty mi, Marek, mówiłeś, że on wpadł kiedyś na pomysł, żeby te domy maklerskie polskie, skupione pod KNF, nadzorowane przez KNF i tak dalej, dorobiły się znaczka, jakieś pieczątki u siebie na stronie. To w szczególności jest bardzo ważne dla inwestorów początkujących, takich, co to nie jeżdżą na konferencje branżowe i nie mogą się tutaj, no, nie mają przeglądu, tak, które domy maklerskie są obecne, które edukują klientów. To też chciałem bardzo podkreślić. Edukacja klientów jest super ważna, które nie są wyedukowanymi, no i wskutek, no, powiedziałbym, bardzo nieuczciwej reklamy trafią do brokera, który jest, no gdzieś tam na jakichś Kajmanach, czy gdzieś tam ma siedzibę i tak dalej, więc ta edukacja jest super ważna i ta identyfikacja, więc pieczątka jakby była jakiś rozpoznawalny znak, to ja tutaj akurat zgadzam się z panem redaktorem Samcikiem i tutaj kibicuję, żeby państwo się dorobili jakiejś identyfikacji, że my tu jesteśmy w Polsce, jakby co, to u nas jest lepiej niż gdzieś indziej. A czy jest w ogóle szansa na to? Były prowadzone takie rozmowy z KNF-em? Żeby co? Żeby mieć taką, żeby wydawał taką pieczątkę. One nie muszą się pytać KNF, one po prostu by sobie zrobiły swoje własne oznaczenie. To jest kwestia skrzyknięcia się. Czyli tak naprawdę zależy to Izba Domów Maklerskich. Tak, to tutaj siedzi gość, który jest odpowiedzialny za to, żeby mógł tak bardziej się skrzyknąć. Bo ja uważam, że to jest dobry pomysł, że ta identyfikacja, to jest szczególnie dla inwestorów początkujących, których z kolei, to jeszcze odniosę się do dyskusji o dźwigni, bo jak tutaj usłyszałem, że tutaj przedstawiciele domów maklerskich mają przegląd pełen, że zakładam, że jest bardzo wąska grupa inwestorów, nazwijmy to indywidualnych, ale jednak profesjonalnych, którym ta dźwignia faktycznie była potrzebna do jakiegoś bardzo aktywnego tradingu. Zakładam, że tak jest, jak państwo myślicie, że tak jest, to ja to przyjmuję. Natomiast z naszego doświadczenia to jednak wysoka dźwignia szybko ucina ręce. Miecz taki obusieczny. Tak, jak ktoś nie potrafi sobie samodzielnie tej dźwigni regulować, ma bardzo niskie środki na wejściu i skoro pozwalają mi jechać 300, to ja jadę 300, że ta dźwignia bardzo szybko ucina ręce i jak były te projekty pierwsze o ograniczaniu dźwigni, to ja też krzyczałem tak trochę prześmiewczo, a może zakażmy sprzedaży ostrych noży. Tak, bo ktoś mógłby tym nożem kogoś zabić, tak mówiąc prześmiewczo, ale jednak nasze doświadczenia pokazują, że to ograniczenie dźwigni znowu dla początkujących inwestorów to nie jest takie głupie. To jest taki trend, bo Volvo teraz wprowadza ograniczenie, że nowe auta będą mogły jechać maksymalnie 180 na godzinę. Coś takiego. Także mamy taki trend, więc być może zakażą tych noży. Tak, jeszcze już ostatnie zdanie, jak jestem przy głosie, to pozwolę sobie coś takiego, że o tych regulacjach, to państwo wspomnieliście, że znowu coś nam Unia Europejska doregulowywuje, tak? I znowu coś więcej, tak? Teraz jak, nie wiem, były obligacje GetBacku, które no wiadomo jak się skończyły, to zaraz sekundkę był jakiś taki projekt, że w ogóle zakażmy inwestorom indywidualnym kupować obligacje. Tak, obligacje. To mówię na serio. Jest takie coś było na stole w Ministerstwie Finansów, że ja kojarzę, że rynki spoza Unii Europejskiej, w szczególności rynki dalekowschodnie, to biją brawo Unii Europejskiej. Róbcie tak dalej. Tak. I inwestorzy, i emitenci, i brokerzy, którzy mogą, będą się wynosić poza Unię Europejską. U nas jest metoda taka, że coś się stało, to czegoś zakażmy, a jeszcze dodatkowo my Polacy zawsze pokazujemy, że potrafimy bardziej. Czyli w Unii Europejskiej jest jakaś dowolność, jest jakieś proporcjonalne w zastosowaniu przepisów, no to u nas to jest chyba to sformułowanie gold plating, że my nasze przepisy mamy i jeszcze ostrzejsze. Ale jednak trzeba trochę też pochwalić KNF. Na przykład ta zmiana, która była wprowadzona, dźwignia 100:1, to wydawało się rozsądną zmianą, bo to jest dźwignia wystarczająca, ale nie za mała do tego, żeby dywersyfikować portfel, bo my trochę traktujemy tą dźwignię jako coś, że ktoś wejdzie, po prostu otworzy maksymalną pozycję. A to nieprawda, bo dźwignia jest potrzebna też do tego, żeby zdywersyfikować portfel. Doświadczeni inwestorzy sobie znakomicie z tym poradzą. To jest prawda. To ograniczenie tak naprawdę dotyczy inwestorów początkujących, żeby to im nie pozwolić jechać. No właśnie, czy to nie powinno raczej iść właśnie w kierunku takim, żeby ta dźwignia dla początkującego inwestora była mała, a im bardziej inwestor doświadczony, ale nie posiadający 200 tysięcy czy więcej na rachunku, i wtedy ta dźwignia mogłaby rosnąć. A zdaje się, że była taka propozycja IDM-u, prawda, że początkujący ma mieć tę dźwignię bardzo ograniczoną, ale jak on już wykona ileś tam transakcji i jeszcze tak żyje, tak, ale... to żeby mu pozwolić na wyższą dźwignię, to ja uważam, że to jest okej. Bo skoro są tacy inwestorzy, którzy Państwo mówicie, że oni uciekają, no to zatrzymajmy ich, tak, bo on jest inwestorem już wykwalifikowanym, on sam sobie potrafi robić. Tak. Mi się ten pomysł bardzo podoba. No właśnie, no bo ESMA miała być taką zmianą, która będzie prowadziła do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów indywidualnych na tym rynku. I tutaj zapytam pana Sebastiana Zadorę, czy rzeczywiście ta regulacja, te zmiany zwiększyły w jakimś stopniu bezpieczeństwo inwestorów? Witam Państwa serdecznie. Myślę, że tak. No, nie możemy jednoznacznie, tutaj dużo mówimy dzisiaj o dźwigni, raczej w tym kontekście właśnie odbierania pewnych możliwości i pewnych praw także inwestorom, ale oczywiście nie możemy tej całej interwencji tak traktować jednoznacznie, bo ona oczywiście miała bardzo szeroki charakter i no, zawierała w zasadzie większość tych propozycji, które tam były bardzo konstruktywne i na pewno przyczyniały się, tak, czy przyczyniają się cały czas do poprawy bezpieczeństwa. Problem z tą interwencją moim zdaniem jest taki, tutaj patrząc z naszego polskiego podwórka, właśnie trochę to, o czym mówił Michał, tak, że w zasadzie wszystkie, czy prawie wszystkie punkty tej interwencji, one były testowane w ostatnich kilku latach właśnie na gruncie polskim, tak, zanim zostały, że tak powiem, uwspólnione, chociaż też w różnym stopniu w innych krajach Unii Europejskiej, no bo przypomnijmy to też, o czym mówiłeś, Marcinie, no od 2015 roku mamy przecież ograniczoną dźwignię w Polsce ustawowo. Mamy przecież od 2016 roku wytyczne dodatkowe KNF-u dotyczące właśnie dobrych praktyk na rynku OTC, które no, szeregu wątków dotyczą, no, między innymi podawania statystyk zyskowności w dużo szerszym zakresie, bardziej szczegółowych niż to, co wprowadziła ESMA. Wiele ograniczeń dotyczących właśnie spraw marketingowych, prawda, sposobu komunikacji z klientami, zachęt. Więc tak naprawdę te rzeczy już tutaj funkcjonują od wielu, wielu lat. My jako środowisko, tutaj też we współpracy zrzeszone w Izbie Domów Maklerskich, no też dostrzegaliśmy pewne obszary, które no uznaliśmy, że powinny być dopracowane i też w 2017 roku Izba Domów Maklerskich tutaj we współpracy z nami wydała obszerny dokument dotyczący właśnie stricte kwestii marketingowych, stosowania przyjaznego, zrozumiałego języka w informacjach ostrzegających o ryzyku. No między innymi każdy z nas, każde biuro przyjęło na siebie obowiązek zarezerwowania odpowiedniej powierzchni w reklamach na te ostrzeżenia, akceptowania tych ostrzeżeń przez działy prawne firm, więc no wiele z tych rzeczy tak naprawdę działało już długo przed sierpniem 2018 roku. Możemy powiedzieć, że tutaj jesteśmy w awangardzie tych regulacji, więc też nie do końca ta taka często gdzieś tam w różnych obszarach pokutująca teza, że to Unia Europejska coś narzuca, tutaj akurat jest właściwa, bo to troszeczkę od nas wyszło z Polski. Myślę, że jeżeli chodzi o te szczegółowe rozwiązania, to też tutaj nawiązując do badania, no nikt chyba nie miał żadnych wątpliwości, że słusznym rozwiązaniem i zdecydowanie poprawiającym bezpieczeństwo krokiem w tej interwencji jest wprowadzenie mechanizmu ochrony przed ujemnym saldem. Tylko znowu tutaj problem jest taki, że to rozwiązanie zostało tak naprawdę wprowadzone w wyniku czystej gry rynkowej, to znaczy z jednej strony potrzeb inwestorów. Oczywiście dyskusja na ten temat zaczęła się w słynnym styczniu, tak, 2015 roku, czy po tym okresie, kiedy... Może przypomnijmy, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło. Myślę, że tu w tym gronie nie musimy przypominać, ale no 15 stycznia 2015 roku, czyli uwolnienie kursu franka, prawda? Myślę, że tutaj osoby na sali dobrze pamiętają mniej więcej, jakie to perturbacje spowodowało i na wykresach, i na właśnie depozytach, na wycenie pozycji. No wtedy zaczęły się tak naprawdę jakieś pierwsze próby, pierwsze dyskusje na ten temat, natomiast no, w Polsce, jeżeli pamiętam, to tutaj wspólnie z XTB BOSSA w 2017 roku jako pierwsza wprowadziła to rozwiązanie na gruncie polskim, czyli też no, długo, wiele miesięcy przed samą interwencją. No i tu Trudno oczekiwać innego głosu ze strony inwestorów, tak, że ponad 80% to rozwiązanie popiera. Nawet mnie to zaskakuje, że to jest tylko ponad 80%. Bardzo jestem ciekaw tych pozostałych głosów, dlaczego są przeciwne. Natomiast no, myślę, że drugi obszar, który był widoczny w badaniu, no, to jest kwestia tej komunikacji, prawda? Czyli ostrzeżenie o ryzyku. Tam z tego, co tutaj pamiętam, to jest około 40%. Mi się wydaje, że najciekawszym dla inwestorów, czyli te 40% raczej głosowało za pewną transparentnością tego rynku, czyli no niekoniecznie za tym, żeby pojawiał się kolejny komunikat po informacji o cookies, po informacji o polityce prywatności na stronach internetowych, żeby to jeszcze dodatkowo im się pojawiało, zanim dotrą do treści, której szukają, bo no, niestety to się z innymi regulacjami gdzieś tam pojawiło. Natomiast na pewno ta transparentność, czyli na temat rynku OTC dzisiaj w Polsce wiemy na pewno więcej niż na temat każdego innego rynku, jeżeli chodzi o zyskowność inwestorów, jeżeli chodzi też o inne parametry. I myślę, że też dzięki temu, że obowiązują wytyczne KNF-u od 2016 roku, wiemy więcej niż także w Unii Europejskiej, prawda? Bo przecież my te statystyki, o których mówił Kamil, raportujemy właśnie od 2016 roku w dużo bardziej szczegółowym zakresie. Powstają nawet rankingi na ten temat przez różne niezależne portale organizowane. No i naprawdę też można wyciągać na ten temat daleko idące wnioski, takie czysto edukacyjne. Więc są tu obszary oczywiście bezsprzecznie poprawiające bezpieczeństwo, ale spóźnione tak naprawdę. A powiedziałeś, że 20% nie poparło jakby zmiany ochrony przed ujemnym saldem. I teraz tak mi się, tak pomyślałem, czy to nie są osoby, które widzą pewną niesprawiedliwość na rynku. Bo jeżeli chodzi o rynek regulowany i kontrakty futures, tam nie ma ochrony przed ujemnym saldem. Czy spółka może otworzyć się na minus 50%? Może się otworzyć. Czy może otworzyć się na minus 80%? Może się otworzyć. I wtedy stracimy tak naprawdę, jeżeli wykorzystamy dźwignię 1 do 10, będziemy mieć debet w wysokości 7 razy konto. Znaczy, ja się tutaj trochę czuję wywołany do odpowiedzi, bo jako jedyny w tym gronie reprezentuję brokera ICN i jeżeli ktoś u nas ma otwartą pozycję na walutach, to tak, ma ochronę przed ujemnym saldem, ale my nie mamy ochrony przed ujemnym saldem i Goldmanowi będziemy musieli zapłacić, albo J.P. Morganowi ta transakcja zostanie rozliczona, więc to działa dokładnie w ten sposób. Tak, tylko też mi chodziło o to, że jakby ten nasz rynek OTC jest traktowany tak po macoszemu, tak niesprawiedliwie, czyli mamy dwa rynki, jeden to są kontrakty futures na przykład na giełdzie, a drugi to jest rynek OTC u jakiegoś brokera. Z punktu widzenia inwestora nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi instrumentami. Marcin, ja przypomnę jeszcze, że w projekcie strategii rynku kapitałowego, która wnosi pewne poprawy dla inwestorów indywidualnych, takie jak kompensacja zysków i strat między różnymi, ale pokrewnymi źródłami dochodu, takimi jak fundusze inwestycyjne i rynek giełdowy, ale wyłączony jest rynek CFD, Forex i tak dalej. Także tutaj ustawodawca mówi: o, wredny spekulancie, chcesz spekulować na CFD, to nie będziesz mógł sobie kompensować zysków i strat, a z kolei mówi: chcesz grać na giełdzie, na kontraktach terminowych, oczywiście będziesz mógł to robić. No to jest, to się akurat zgadzam, że to jest jawna niesprawiedliwość. No tak? Właśnie, no to zapytajmy pana Filipa Kaczmarzyka o to, co to tak naprawdę jest ta strategia rozwoju rynku kapitałowego i skąd biorą się te niesprawiedliwości. Ja od razu jeszcze tak tytułem wstępu powiem, że według mnie to jest taki trochę strzał w stopę czy w kolano samemu wykonany w stronę giełdy, bo inwestorzy indywidualni, którzy zaczynają swoją przygodę z rynkiem kapitałowym, w dużo większym procencie zaczynają go od rynku Forex albo od rynku kryptowalut. Tak, ten przepływ od rynku kapitałowego do tych rynków pozagiełdowych zakończył się, jest on odwrotny. Najpierw zobaczmy nawet na akcje edukacyjne. Akcje edukacyjne są robione w 80–90% przez brokerów rynków OTC, czyli większość ludzi jest właśnie tu. Na początek tak. Sobie jeszcze pozwolę skomentować tylko w jednym zdaniu to, co wcześniej Kamil i Michał powiedzieli a propos zyskowności klientów i tego lewara. Kamil wspomniał, że ta zyskowność de facto się nie zmieniła. Michał powiedział, że, no, że jednak ta dźwignia wpływa na te wyniki tak, że ten początkujący inwestor powinien być chroniony. Na koniec dnia jakby sprowadza się do tego, że to jest kwestia size'u, tak, także i podejścia klienta do ryzyka. Zyskowność się nie zmienia, to nie jest tak, że jest inna dźwignia i nagle strategie zaczynają działać albo przestają działać, więc jakby na koniec dnia to się sprowadza, to jest kwestia rozmiaru transakcji. No i pytanie teraz jakby, które pewnie zostawię bez odpowiedzi, jest takie, czy jakby dobrym kierunkiem jest jakby zmiana tych warunków dla wszystkich, zmiana po prostu tej dźwigni, a nie jakieś inne podejście. Wracając do fascynującego tematu strategii rozwoju rynku kapitałowego. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze się nie zapoznał, to polecam, bo to jest naprawdę fascynująca lektura. My jako Izba Domów Maklerskich zgłosiliśmy nasze uwagi. Rzeczywiście są tam dwa zapisy dyskryminujące rynek CFD. Z czego to wynika, ciężko nam powiedzieć, ale wydaje nam się, że strategia jest dopiero na etapie konsultacji społecznych, więc wydaje nam się, że jesteśmy w stanie jeszcze tutaj zawalczyć. Otóż chodzi o to, że instrumenty CFD zostały wrzucone do jednego worka trochę z kryptowalutami. Nie można się okłamywać, to są inne instrumenty. Instrumenty CFD to są instrumenty, które są wymienione wśród innych instrumentów finansowych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Rynek CFD w Polsce uregulowany jest przez mnóstwo dokumentów, takie jak wytyczne rynku OTC, takie jak interwencja produktowa ESMA. Za chwilę będziemy mieli interwencję lokalną KNF-u najprawdopodobniej. Do tego jeszcze dochodzi, no dochodzą inne dokumenty wydawane przez NBP, przez KNF. No i sprowadza się do tego, że propozycją autorów strategii rozwoju rynku kapitałowego jest zakazanie kompensowania zysków i strat na instrumentach CFD innymi instrumentami. Tak, no to jest po prostu jawną dyskryminacją z bardzo wielu względów. Jest to po prostu, w pierwszym rzędzie jest to dyskryminacja na poziomie inwestora, ponieważ jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację, że mamy inwestora, który w swoim portfelu inwestycyjnym posiada różne instrumenty. Posiada fundusze, posiada akcje, posiada opcje, posiada także instrumenty CFD trochę bardziej agresywne, zlewarowane, bo po prostu jest taka strategia. I nagle na koniec roku okazuje się, że on część instrumentów może rozliczyć na swoim picie, a instrumentu CFD nie może rozliczyć. Dodatkowo wskazany też jest w tym dokumencie, no to już w sumie powiedziałem o tym, że autorzy uważają, że rynek CFD nie jest odpowiednio nieuregulowany, co jest oczywistą po prostu nieprawdą. Wracając do tematu jeszcze dyskryminacji, to my zrobiliśmy taki dosyć szybki research, jak to wygląda w krajach zagranicznych. Okazuje się, że w Unii Europejskiej nie znaleźliśmy takiego kraju, w którym instrumenty CFD byłyby z podatkowego punktu widzenia traktowane inaczej niż wszystkie inne instrumenty finansowe. Także to jest jakiś kolejny przykład dyskryminacji. No i oczywiście dyskryminacja na poziomie firm inwestycyjnych, tak? No bo rozumiem, że jeżeli tutaj klient nie będzie miał z podatkowego punktu widzenia oczywiście interesu, żeby rozliczać swoje transakcje w Polsce, bo tego de facto nie będzie mógł robić, no to po prostu pójdzie za granicę, tak? Gdzie tego problemu nie będzie miał, gdzie najprawdopodobniej w ogóle nie dostanie PIT-u, tylko będzie musiał te dokumenty przygotować samemu. I to jest, jeśli chodzi o te sprawy podatkowe, które nam się wydaje są bardzo ważne. A drugi temat, taki troszkę już może mniej istotny, ale też pewnie ważny, to jest temat instrumentów pochodnych na akcje, gdzie ewidentnie autorzy próbują przenieść ten ruch instrumentów pochodnych na akcje w stronę rynku regulowanego. Jako cel stawiają tutaj wzrost obrotów, wzrost płynności na rynkach regulowanych. No i te rzeczy, które oni proponują, no jakby one wynikają z tego, że oni sobie też pewnie do końca sprawę zdają, jak wygląda wykonywanie zleceń na instrumentach CFD na akcje w domach maklerskich. U nas na przykład i wydaje mi się, że u moich kolegów również to są transakcje wykonywane w systemie DMA, czyli nawet jeżeli to jest instrument lewarowany, to my to wysyłamy do brokera i on to wysyła bezpośrednio na rynek regulowany. Czyli teraz w momencie, kiedy klienci indywidualni zawierają transakcje w XTB na akcjach, ta transakcja jest wysyłana na giełdę i de facto wpływa to na wzrost obrotów na danym rynku, tak? Podczas kiedy autorzy strategii planują obciąć ten fragment, tak? No to jakby efekt będzie zgoła przeciwny, tak? No jakby to wynika po prostu z czystej niewiedzy i z technikaliów, jak to jest robione w domach maklerskich. I to jest też po prostu problem, który zaadresowaliśmy i wydaje mi się, że jakby tutaj jest jeszcze też szansa, że warto o to walczyć. I dodatkowo jeszcze oferta. No nie okłamujmy się, ale no nasza oferta nas wszystkich w sumie jest bardzo bogata, jeśli chodzi o instrumenty CFD na akcje. Tak? W niektórych domach maklerskich, na przykład tak jak u nas, to już idzie w tysiące. Tak? No na giełdzie papierów wartościowych w tym momencie mamy 37 kontraktów terminowych na akcje, więc, no więc jakby tutaj różnicę widać po prostu gołym okiem. Mhm. Teraz pytanie... Ja myślę, tylko bym dodał jedną rzecz, bo oczywiście tutaj mówiliśmy o dyskryminacji, ale też może powiedzmy to wprost odnośnie tego punktu dotyczącego kompensacji. To jest po prostu tak jakbyśmy przedsiębiorcom zabronili uwzględniać kosztów uzyskania przychodów, prawda, w rozliczeniach podatkowych. Jest to po prostu dodatkowy podatek, tak? Zwiększy się realna stopa podatkowa dla Was, Państwo, dla inwestorów, którzy... Rozumiem, w większości albo w dużej części stosujecie instrumenty CFD jako część swojego portfela inwestycyjnego, prawda? Więc taki to będzie miało, mówiąc wprost, efekt. No, zwiększyłoby to bardzo szarą strefę. Ludzie by uciekli poza Unię Europejską, ale przestaliby też rozliczać PIT-y. Zaczęliby nawet właśnie w kryptowalutach gdzieś to tam wypłacać. Znaczy, to jeszcze są komentarze odnośnie tej strategii, to względem jakichś pierwotnych dokumentów, które krążyły, to ten dokument teraz przed tam, nie wiem, 3 tygodni, czyli tak dalej, to można nazwać niezwykle zachowawczym, tak? Tam mnóstwo fajnych, pozytywnych propozycji, które były wstecz, które tam we wrześniu czy w sierpniu, teraz wyparowało i widać jakby kierunek taki, coś tam chcemy dla tego rynku kapitałowego robić, ale brońcie, Panie Boże, żeby w krótkim terminie przychody budżetowe się zmniejszyły, tak? To jest jakby przyczyna. Chcesz skompensować? O nie, no przecież jak będziesz inwestorze kompensować te zyski i straty z pokrewnych źródeł uzyskiwania przychodów, no to się siłą rzeczy w krótkim terminie zmniejszą przychody budżetowe. No tam nie ma tego patrzenia, że to jednak to budowanie długoterminowo tych oszczędności, że to by jednak zwiększyło tą ogólną masę inwestorów, począwszy od długoterminowych dywidendowych, skończywszy na krótkoterminowych spekulantach na rynku Forex, tak? To każdy typ inwestora jest na rynku potrzebny i ta ogólna masa tych inwestorów spowodowałaby, że te przychody budżetowe z racji płaconych podatków byłyby wyższe, ale w krótkim terminie prawdopodobnie by się zmniejszyły. No i to jest chyba odpowiedź na pytanie, czy dlaczego jednak gdzieś ktoś siekierą uciął i tego nie będziemy kompensować. A żebyśmy zakończyli takim jednym pozytywnym akcentem. Co jest takiego dobrego w tej strategii? A na pewno to dobre rzeczy też są. Nie gańmy, że tam jest wszystko źle. Z dobrych rzeczy na przykład jest zmniejszenie podatku od dywidend dla długoterminowych inwestycji. Co to znaczy długoterminowe? No bo teraz jak dostajemy dywidendy, dostajemy dywidendy, to płacimy od niego standardowy podatek belki 19% dla inwestycji, przypomnijcie mi, powyżej roku czy powyżej 36 miesięcy? No właśnie o to pytałem. Chyba 36. Tak, powyżej 36 miesięcy, jeżeli będziemy akcje trzymali, to powyżej 36 miesięcy będziemy dostawali dywidendy, to ten podatek będzie tylko 9%. Czyli tak naprawdę w 4. roku posiadania akcji dostaniemy dywidendę ze zmniejszonym podatkiem. Tak, no i ten fragment kompensacji tych zysków i strat, który jednak jest dobry, na przykład między funduszami a rynkiem giełdowym, trzeba jednak wprost powiedzieć, że to jest okej, tak? To są pewne rzeczy twarde, które są fajne i które też należy docenić. Z rzeczy, które się nie pojawiły, a były w tym sierpniowym projekcie, które tworzyli, bo skoczyliśmy na krześle, że fajne, że to ma być, a jednak się nie znalazły, to na przykład było podwojenie limitów IKX-e. Było coś takiego. Teraz nie ma. Było... Teraz też nie ma. Zniesienie 10% podatku ryczałtowego w przypadku rozwiązania IKZE tam przejściu na emeryturę. Było, też nie ma. Także było naprawdę super fajnych parę rzeczy, które zniknęły, ale nie mówmy, że jest w całości do bani, bo też jest... Trochę pozytywów jest, natomiast jedno, co według nas absolutnie musi być zrobione, bo to będzie dewastacyjne dla w ogóle inwestora indywidualnego i dla naszego rynku, to włączenie CFD do kompensacji podatkowej. Tak, oczywiście. My się z tym zgadzamy. Tam termin na nadsyłanie tych uwag do tej strategii był bodajże do czwartku tego zeszłego tygodnia, 21. No i to jako jedno z nasze Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, jako jedno z głównych podpunktów uwag do tej strategii, że ta dyskryminacja tych inwestorów, mimo tego, że No co tu dużo mówić, no spekulanci, tak? No, ale no trudno, tak? To są ci spekulanci. Spekulanci są solą rynku. To jest cytat z prezesa Rozłódzkiego, tak jest, prezes Rozłódzki. Spekulanci są solą rynku. To nie są ci źli spekulanci, tacy kojarzeni w społeczeństwie polskim tak pejoratywnie, że to jest taki cinkciarz spod peweksu, tak? Absolutnie nie. Spekulanci, te aktywnie tradujący, dostarczający płynności są solą tego rynku i trzeba na nich huchać i dmuchać. To, co tutaj Marta powiedziała, to są wykształceni ludzie na wysokich stanowiskach. Z naszych badań też to wynika, że inwestorzy giełdowi są wykształceni po studiach wyższych i tak to tak. Ale to przyczyna moim zdaniem jest taka, że to takie osoby mają z reguły lepsze zawody, z reguły lepsze pensje i mają kasę na to, żeby inwestować na rynku kapitałowym. To taka jest naszym zdaniem też przyczyna. Dziękuję Państwu bardzo za debatę. Dziękuję Państwu za uwagę. I cóż, do zobaczenia za rok.